Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na konferencji prasowej. Cieszę się bardzo, że Państwo przybyli tak licznie. Zacznę, proszę Państwa, od podziękowań. Podziękowań za udział w wyborach. I wyborcom Andrzeja Dudy, prezydenta elekta, i wyborcom Bronisława Komorowskiego. To był ważny dzień, frekwencja wyższa niż w pierwszej turze. Cieszę się, że Państwo uczestniczyli w tych wyborach. Chcę powiedzieć, że cała akcja pilnowania wyborów, uczestniczenia nie tylko członków Prawa i Sprawiedliwości jako członków komisji, ale również jako mężów zaufania, przyniosła ogromne rezultaty. Właściwie głosów nieważnych nie było w pierwszej i w drugiej turze. Drobne nieporozumienia podczas aktu głosowania były wyjaśniane na bieżąco. Miałam stały kontakt z komisarzem wyborczym. W związku z tym jeszcze raz Państwu bardzo dziękuję. I cieszę się, że prezydentem będzie Andrzej Duda. Zawołałam również Państwa, poprosiłam o to, żebyście przyszli do mojego biura, dlatego że chcę poruszyć dwie ważne kwestie, które dotyczą lokalnych spraw, a które toczyły się w czasie kampanii wyborczej. Kampania wyborcza nie była prosta, w związku z tym staraliśmy się właściwie tylko i wyłącznie zajmować kampanią Andrzeja Dudy, nie wnikać w różnego rodzaju dyskusyjne kwestie, które miały miejsce na terenie Świdnicy i powiatu świdnickiego. Wydarzyły się dwie rzeczy. Jedna rzeczywiście bardzo skandaliczna, mianowicie na sesji Rady Powiatu wicestarosta pan Zygmunt Worsa dopuścił się kłamstwa. Dopuścił się kłamstwa, w dodatku szantażu i gróźb, informując radnych, ale i opinię publiczną, jakobym chciała go niszczyć jego rodzinę, że w jego sprawie wykonywałam telefony do prezesa ZUS-u czy do prokuratury. Ani jedno słowo, które padło z ust pana wicestarosty, nie było prawdą. W czasie kampanii wyborczej nie zajmowałam się Zygmuntem Worsą, zajmę się dopiero w następnym tygodniu. I w związku z tym wzywam publicznie pana Zygmunta Worsa, jutro zostanie wysłany list, do publicznych przeprosin. Jeżeli nie przeprosi mnie w ciągu 7 dni, sprawę oddaję do sądu, zażądam dużego odszkodowania, które to odszkodowanie przeznaczę na wskazaną instytucję pożytku publicznego. A jak duże? Druga kwestia, o której chcę Państwu, przepraszam Pani redaktor, pytania będą po konferencji. Druga kwestia, proszę Państwa, to rzeczywiście oburzenie mieszkańców, którzy od radnych usłyszeli, że jedna z firm świdnickich będzie zwolniona z bardzo dużego odszkodowania za niedotrzymanie warunków umowy związanych z wybudowaniem galerii w Świdnicy. Ja do galerii, do supermarketów mam określony stosunek, on wynika z faktu, że rzeczywiście uważamy, że dochodzi w Polsce do dyskryminacji kupców, przedsiębiorców, którzy mają znaczne obciążenia podatkowe, z których zwolnione są supermarkety i galerie. Ale ktoś podpisał umowę, ktoś się zobowiązał, a pani prezydent z niewiadomych powodów chce tę firmę zwolnić, rezygnując z milionowych wpływów do budżetu miasta. Budżet miasta potrzebuje tych pieniędzy. To jest co najmniej milion, a od końca czerwca kolejne karne odsetki. Więc pytam panią prezydent, bo rzeczywiście mamy cały czas kłopoty z odpowiedziami na różnego rodzaju nasze zapytania. Jakie były kryteria i zasady zwolnienia z tejże kary firmie BlackRock? Jakie są zależności być może, i pytam o to, nie oskarżam panią prezydent, jeżeli chodzi o zależności rodzinne. Czy czasami ktoś związany z rodziną pani prezydent nie pracuje w firmie BlackRock? Jutro jest sesja. Apeluję więc do radnych, aby wszystkie te informacie, o te informacje poprosili panią prezydent i aby nakłonili ją do tego,
żeby każdego traktowała tak samo. I żeby rzeczywiście, jeżeli firma ma zapłacić duże odszkodowanie Świdnicy, żeby zrobiła to dla Świdniczan, dla budżetu tego miasta, żeby rzeczywiście te pieniądze wpłynęły. Dziękuję bardzo.